Ona obiadu nawet nie tknęła. Wstała, odeszła, na zawsze zniknęła. W rozpaczy zawołał: o rany, co zrobię? Będę zjeść musiał porcje obie. Moją pasją i życiową jak gdyby potrzebą jest pisanie fraszek, a z fraszek wynikają wierszyki, może troszkę dłuższe, a z tych wierszyków bardzo często powstają piosenki. Czasem mi się udaje nawet melodię do tych tekstów napisać, z tym, że wtedy ranga moja spada, bo jak napiszę wiersz, to jestem poetą, a jak do niego dopiszę melodię, to jestem tekściarzem. Kiedyś jak byłem w odwiedzinach urodziny w mojej miejscowości, gdzie się wychowywałem, gdzie do szkoły podstawowej chodziłem, spotkał mnie w piekarni kolega. Oczywiście ja go jeszcze nie widziałem, za plecami słyszę: moja klasa jest nieliczna, ale zaś bardzo tragiczna. Od razu zrozumiałem, że chodzi o tekst mojego pierwszego wierszyka, który napisałem w szóstej klasie. I byłem zdumiony, że ten kolega z podstawówki, kiedy minęło już 40 lat, pamiętał przynajmniej pierwszą zwrotkę. Drugiej zwrotki to już ja nie pamiętam, jak to było. Wiem, że pani od polskiego wszystkim go pokazywała. A potem mijały lata, czasem jakaś fraszka powstała, oczywiście do szuflady. Jak zacząłem życie zawodowe, no to wszystkie imieniny, urodziny, które się tam w miejscu pracy odbywały, okraszałem jakimś wierszykiem. Na temat oczywiście albo tego solenizanta, czy tam jubilata, albo na okoliczność, która tam się zdarzyła. No i któregoś pięknego dnia moje dzieci już dorosłe, syn i synowa, pozbierali to wszystko do kupy i wydali mi książkę. Oczywiście Biały Kruk to jest, tak jak go nazywam humorystycznie, są to wiersze w jednym egzemplarzu. To jest taki wiersz, który powstał na wczasach. Na wczasach mieliśmy takie towarzystwo bardzo fajnych ludzi. I na początku którejś wędrówki ta nasza koleżanka zwróciła się do górala, który jechał furmanką, że może się zabierzemy. A on nam powiedział: próżnioków nie zabiorą. I wierszyk taki właściwie związany z tą sytuacją. Sytuacja ta zainspirowała mnie do takiego napisania. Mianowicie jechali górale przez Dunaje z sianem, dno kamieniami poutykane, jeden przy koniu, bo był furmanem, inni zajęci przytrzymywaniem. Gapili się gapie, turyści wczasowi, kibicowali góralom, koniowi. Jeden z nich nawet kapelusz wyłowił na cześć góralom i folklorowi. Gdy fura sianem brud pokonała, burza oklasków Dunajcem powiała. Góral wykonał ukłon głęboki. Pięknie dziękuję, kochane próżnioki. Pierwszy, każda fraszka jest, ma zabarwienie humorystyczne, satyryczne, a ja, kiedy czytam utwory już nie swoje, zawsze szukam tego dowcipu w tych utworach, bo bez dowcipu, bez humoru, to każdy tekst staje mi się jakiś taki właściwie niepociągający. Tadeusz Wyrwak-Krzyżański zorganizował konkurs w Domu Kultury, wtedy jeszcze się nazywał Domem Kultury,
na 3 tomy. I moje fraszki znalazły się tam wśród tych wygranych i wydana została książeczka Nie garb się. To było moje pierwsza taka publikacja książkowa. Nie garb się. Oczywiście Nie garb się, tytuł zaczerpnięty jest od pierwszej fraszki. Czy pod wozem, czy na wozie, garb rysuje się nam ostro. Pamiętajmy, nawet w kozie siedzieć trzeba prosto. Mądry jest ksiądz, mądrość tak ceni, że śluby daje, a się nie żeni. Jeszcze jedna fraszka, która ciągle gdzieś się pojawia. Pytał syn ojca. Pytał syn ojca, mając minę biedną, czy kochać kobietę można tylko jedną? Nie wiem, rzekł ojciec, ja nigdy niestety nie kochałem tylko jednej kobiety. Drugą książeczkę to Misiu. Fraszki damsko-męskie. Pani Bogusława Różańska zrobiła i rysunki te zostały zamieszczone, na przykład taki. Pewna pani. Pewna pani z Poznania nie zdążyła zjeść śniadania, bo kiedy pyra wylazła z wyra, była nie do poznania. Pewna pani z Kanady chciała nabyć ogłady. Tam słońca mało, bledło jej ciało, używała więc pomady. Zanim ta książeczka powstała, to też działo się. I bardzo, 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 bardzo się cieszę z wygranego konkursu na limeryk. Przekrój, który jeszcze wychodził w Krakowie, prawdziwy przekrój, nie ten warszawski, ogłosił konkurs na limeryk, ale w którym to limeryku powinno być słowo przekrój. Stąd i wysłałem swój wierszyk, jakoś się skusiłem, mianowicie taki. Żonę ogrodnik pod rabką poprosił, przekrój mi jabłko. Nic nie słyszała, bo przekrój czytała. Kot jabłko poturlał łapką. I się okazało, że na tym konkursie ogólnopolskim zdobyłem 1. miejsce. Dostałem w nagrodę serwis obiadowy. Jak się okazało, serwis obiadowy był z chodzieży. Była pilska noc z poezją. Dziewięciu poetów brało udział w tej nocy. I tutaj też właśnie w turnieju jednego wiersza udało mi się wygrać. Jak się okazuje, dzisiaj wiersz Czas chwilę kradnie otrzymał nowy tytuł. Nowy tytuł Poranek, a ten tekst jest śpiewany jako poezja śpiewana przez Danusię Zdzieszyńską. Robi to przepięknie. Był taki wierszyk, który wywołał troszeczkę burzy, mianowicie Na parkowej ławce. Tytuł jego Na parkowej ławce. Po ukazaniu się tego wierszyka w tygodniku Nowym otrzymałem telefon. Panie, dlaczego pan piszesz, jacy to niedobrzy są pracodawcy, kiedy ci pracownicy są tacy niedobrzy? I w tym tonie otrzymałem jeszcze 2 telefony, razem ich było 3. Może ja ten wierszyk przeczytam. Biedny bezrobotny przysiada markotny na parkowej ławce.
Szukać pracy żmudno, bo dziś o dobrego trudno pracodawcę. Dzisiaj bardzo trudno. On chce się bogacić, niewiele zapłacić, mieć dla siebie znawcę, byle więcej skubnął, bo dziś o dobrego trudno pracodawcę. Dzisiaj bardzo trudno. Że niby symbioza, a pasożyt zgroza, spożyje w potrawce, szansę dając złudną, bo dziś o dobrego trudno pracodawcę, dzisiaj bardzo trudno. Nie kochać niczego, tylko firmę jego, a jego samego jak zbawcę, od łaski aż nudno. Bo dziś o dobrego trudno pracodawcę, dzisiaj bardzo trudno. To jest tygodnik Pilski. Tygodnik Pilski wydrukował mi 2 małe opowiadania, nawet nagrodę dostałem, ale jeśli chodzi o poezję, czyli o fraszki moje, wydrukował tylko jedną. Nigdy zaniedbaniem. Jak grzeszyć, to grzeszyć, miłe panie, myślą, mową, uczynkiem, nigdy zaniedbaniem. Fraszka ta powstała w związku z tym, że w religii naszej było, że grzeszyć można myślą, mową i uczynkiem. W pewnym momencie dodano jeszcze zaniedbaniem i stąd ta fraszka powstała. Jak grzeszy, to grzeszyć, miłe panie, myślą, mową, uczynkiem, nigdy zaniedbaniem. Również kilka moich utworów było drukowanych w piśmie Akant, który wychodzi w Bydgoszczy. Nawet nagrodę dostałem z tego Akantu. I do książeczki Misiu. Pan Wierzchowski napisał recenzję tutaj, w tym piśmie, bardzo przychylną, same peany na mój temat, to aż się rumienię. W spółdzielni mieszkaniowej istnieje taka grupa poetów, nazywa się Sprężyna. Zostały tam wydane już chyba 3 książeczki, ta jest ostatnia. I ja sobie ją bardzo cenię, dlatego że tutaj Waldek Jagliński porobił rysunki takie fantastyczne i porobił też rysunki osób, czyli poetów, wielkich poetów pilskich. Prawda. To jest Waldemar Jagliński, to jest jego rysunki to są. Ja tutaj też zostałem uhonorowany. Też jest rysunek mój portret, mojej postaci. Chętnie zaprezentuję jeden z wierszyków, które tu zostały wydrukowane, mianowicie Pszenica. Lipiec, gorący lipiec, dojrzewa pszenica. Nie chcesz, by ktoś słyszał, to powiedz na ucho. Rzęsy rozpalone, a wstyd tak zachwyca. Jak nie będzie padać, to ujdzie na sucho. Czy to jest poważny wiersz? Ale słychać to zabarwienie satyryczne chyba.